Czy komuś z was kiedyś zdarzyło się spóźnić do pracy? Oczywiście, nigdy, nigdy. Ale znacie kogoś, kto chociaż raz się spóźnił. Dziś taka po prostu straszna rzecz spotkała naszą Karolkę. Karolka się spóźniła do pracy. W jakiej, może balkon zapytam, w jakiej pracy pracuje Karola? Czym się zajmuje? Balkon pytam. Hotel. Pracuję w hotelu, oczywiście. Dziękuję bardzo za sugestię. Karolina, pracujesz w hotelu, spóźniłaś się do pracy. Poproszę cię teraz o opuszczenie tutaj sali, żebyś nie słyszała, co tu zaraz ustalimy. I teraz tak, szefem Karoli jest Jeffrey. On wybacza spóźnienia tylko i wyłącznie w trzech bardzo, bardzo konkretnych przypadkach, które mam nadzieję zaraz wymyślicie. Ten sektor, tutaj boczny, bardzo bym was poprosił o jakąś inspirację. Co mogłoby takiego dziwnego przydarzyć się w domu Karolinie, żeby się spóźniła? Usłyszałem seks, seks? Nietypowe, dwa razy pod rząd. To było echo? To echo do mnie doszło? Czy to spadł było... sufit? Spadł to... sufit było? Spadł sufit. A dlaczego ten sufit spadł? To był seks. Dobrze. To precyzujmy, który sufit? Dobrze. Spadł sufit, bo sąsiedzi z góry tam baraszkowali. A co zrobiła w takim razie, żeby ten sufit się utrzymał? Podtrzymała go widelcem. Czy tam... Podstawiła suszarkę na pranie. Podstawiła suszarkę na pranie. Bardzo sprytne i niekonwencjonalne rozwiązanie problemu. Dziękuję. Prawie jak seks. Czyli sufit spadł z powodu seksu na górze sąsiadów, podstawiła suszarkę na pranie, żeby podtrzymać. Sektor środkowy. Po drodze do pracy, co mogło jej się przydarzyć? Atak kogo? Atak strażaków? Niech, tego się na pewno nie spodziewałem. Atak strażaków, chciałem zapytać, czym ją atakowali, ale może nie. Może nie. Atak strażaków, jak odparła ten atak, albo jak odwróciła ich uwagę, czym? Podpaliła coś? Co takiego? Tutaj z panią rozmawiam. Co mogła podpalić takiego, żeby odwrócić uwagę strażaków? Wóz. Podpaliła taki wóz, drewniany wóz. Dobra, czyli napadli ją strażacy z jakiegoś powodu, podpaliła drewniany wóz, żeby odwrócić ich uwagę. Ten sektor. Bardzo was proszę o powiedzenie mi, kogo znanego mogła spotkać już tuż pod pracą. Może być to postać fikcyjna, może to być postać nawet nieżyjąca. Tutaj, tutaj. Krzysztofa Krawczyka? Czy tego tramwajarza? Dobra, ten sektor? Kogo? Janosika. Janosika. Janosika spotkała, oczywiście. Ale ten Janosik pod pracą robił coś bardzo nietypowego dla siebie. Czym pod pracą mógłby się zajmować ten Janosik? Żebrał ciupagą. Janosik, który żebrał ciupagą. Wspaniale. I teraz tak. Michał wybacza spóźnienia Jeffrey tylko i wyłącznie w tych trzech przypadkach. Natomiast dzięki Bogu w pracy ma Janka, jest jej przyjaciel, być może zakochany w niej, który będzie próbował za plecami szefa pokazać, co się wydarzyło, w jakich wypadkach szef wybacza spóźnienie, żeby Karolina mogła się wytłumaczyć szefowi. I teraz ważna informacja. Proszę, nie podpowiadajcie oczywiście Karoli, żeby sama musiała się trochę nagimnastykować. Natomiast, jeżeli Karolina będzie blisko albo odgadnie którąś część zagadki, dawajcie jej brawka, że jest blisko albo że właśnie odgadła część. Czy to jest spoko? Dobra. Zaczniemy w takim razie od krótkiej sceny, w której przypomnimy te sugestie. Poproszę was o krzyk, spóźnienie do pracy. 3, 2, 1... Impro! Szefie... Co się stało? Wpadła nam rezerwacja na 70 pokoi. Wow. A mamy tylko 4. Rozłożyć to w czasie? Podziel ich jakoś na turnusy. Na pewno się uda. Wyślij. I nie mów, że to wszystko jest jednoosobowa działalność gospodarcza. No ja jestem na śmieciówce, także to... Wiem, to moja działalność. Dobrze, no ale właśnie jest godzina 10, gdzie jest... Śniadanko. Nie! Zaraz, moment! No nie zrobiliśmy jeszcze wszystkich obowiązków, które mieliśmy spełnić i ewidentnie nie ma pani Judyty. Pani Judyty? Skoro pani Judyty nie ma, to musiało się coś ważnego stać. Jezu. Pani Judyta zawsze jest. Ja zawsze na śniadanko. Ja mam tylko 3 przypadki, w których mogę wybaczyć ewentualnie jakieś spóźnienie. Naprawdę rozumiem... Co to mogło być? Bo na pewno mogłoby się wydarzyć. Rozumiem, jeżeli ewentualnie rano wydarzyłby się seks.
Ale także... Także zarwałby się sufit u sąsiadów. A, czyli to u mnie, no to... Częściej tak, się żeby ona musiała po prostu pobiec tam i podeprzeć suszarką na prawo. Tam czy u siebie? Nie wiem, czy u sąsiadów sufit to jest ten, który jest nad nami, czy jeszcze piętro wyżej. Zobaczymy. Ja to zrozumiałem tak, że ten, że u nas. Jak to zrozumie Judyta? Nie mam pojęcia. Dobrze. Albo rozumiem, jeżeli w drodze do pracy napadliby ją strażacy. A grasują ostatnio. Grasują. Ja to uważam, bo nieraz mi zapędy ugasili. No i jeżeli napadliby ją strażacy i musiałabym odwrócić ich uwagę, podpalając jakiś wóz drewniany. No to się zdarza. No to rozumiem, to jeszcze... Albo jeżeli tuż pod pracą spotkałaby Janosika, widziałem, który żebrałby ciupagą. To już kariera się skończyła. To no to... Odpowiedzieli mi na maila. Co powiedzieli? Nie chcą. A. Kiedyś się uda. No i jeżeli zaraz tu pani... Pani Judyto! I na pewno się wytłumaczę. Jezus Maria, jak co się stało? Bardzo przepraszam, ja już rozwiozłam wszystkie bagaże. Naprawdę, do pokoju. Przepraszam, no po prostu od samego rana wszystko mi nie idzie, no. Wali się wszystko. No nasłuchuję jak zawsze, czy już mogę wstać. Co się dzieje? Bo ja mam karteczkę, zaraz wracam. I nie wiem, czy teraz wystawiać, dopiero jak pójdę na śniadanie. Jak pójdzie na sikanie? Na śniadanie. A przepraszam, nie zrozumiałem. Musimy doprecyzować regulamin. No i co? Tak, no nasłuchuję po prostu z góry jakieś głosy. No ktoś co ewidentnie się rucha i to ostro. Ja mówię, matko, sufit się zniża, ktoś gruby. Jakbyśmy robili pokoje 1,90 m, to byśmy mieli 3, a nie 2 piętra. Nie po to wynająłem kamienicę, żeby teraz to zmieniać. No i co? I co się stało? Bardzo ty i ludzie się po prostu kochali i sufit się zmniejszał. Ja po prostu już nie wiedziałam, co, jak, gdzie ja mam, co, gdzie są drzwi. Matko. I co dalej? Co z sufitem? Uspokoiłam się i zaczęłam układać rzeczy. Bo wcześniej poprasowałam. Nie do końca. Po prostu zaczęłam się przebierać. Włączyłam pranie. Wytrzepałam. Raz, dwa. Złożyłam. Nie, inaczej to robię. Zawsze mi się myli. Biorę. Teraz mam karteczkę. Zaraz wracam i idę siku. I to jest doprecyzowane. No dobrze. Powiesiłam pranie. No i na czym? No po prostu powiesiłam pranie. Na czym to pranie? Na lince. Na lince? Nie, no gdzie na lince, jak mi sufit na łeb spada? Ja powiesiłam to pranie na takim stojaku. Stojaku. Jak to się nazywa? Stojak na pranie. Suszarka. O mój Boże! Proszę wybaczyć, ale naprawdę... I co z tą suszarką? I ona też nagle zaczęła się zgniatać, bo ten sufit, no bez przesady, aż tak się nie zniżył. Po prostu tynk spadł. No ale jakoś powstrzymała? A, no ta suszarka ten sufit powstrzymała, bo to jest... A. Mamy pierwszego lajka na fanpage'u. Super. Moja matka. Wspiera mnie. Proszę pozdrowić i powiedzieć, że w czwartek jednak mnie nie będzie. Dobrze, tato. Ale pani Judyto, no zaraz, moment, halo, no 2 godziny, no przecież to jest akcja na 15 minut. Co się działo? No, czemu to spóźnienie, no? No bo już wychodzę, no myślę, to już wszystko mogę spotkać. Ale ja patrzę, wychodzę, matko boska, fuj! Co? Biegnie! O Jezu! Jezu! Co? Tak. Jeden, drugi, trzeci, masa ich! Kto wojna! Tak? Kto to? Kto biegnie? Myślę, wojna! Jezu, wojna! Co? Nie wiem! Tak pomyślałam, ale to nie była wojna! Co to? Kto biegł? No, proszę sobie wyobrazić, w kaszkietach. Ojej! Też bym się przestraszył! Podpalacze! W kaszkietach podpalacze biegli! Oni? Co pani? Pani Judyto, co pani mówi? Strażacy! Strażacy! Panie Janie! Co kuźwa? Łuk na ścianę czy do piwnicy?
Pamiątka z Australii! Na ścianę! Z Austrii! Na ścianę! No strażacy biegli. Ale że zdjęcie na walla, czy... Bo my teraz rozkręcamy te social media. Na ścianę. Panie dyrektorze, może już te bagaże pójdę, no... Zaraz! Co z tymi strażakami? Strażacy, i no, co? Może to się wyda dziwne, ale jak im dam z piąchy, bo mnie tak wkurzyli... Nie, chciałabym tak zrobić, ale... Jeszcze miałam to ruchanie z sufitem, więc nie zrobiłam tego, więc... Straża na mnie! Wprost na mnie! Biegną na mnie! A mówiliśmy, że grasują. Tak jest, mówiliśmy! Wprost na mnie, strażacy, i ja sobie myślę, o dobra, wy strażacy. Co? I ty, krowo. Nie, to... Domek krowy. Pani Judyto, czy pani jest trzeźwa? Przepraszam, to był bardzo dziwny dzień. A dopiero początek. Jezus Maria. Co z tymi strażakami, no? Nie wiem, kto robił coś tam na koniu. Bo nie muszę sobie przypomnieć, bo już jaki... mam dni. Co? Na koniu. Nie. W jakimś... To jest jakiś pojazd. To był pojazd chyba. Nie teraz, synu. Motor. Nie. Jaki pojazd? Do diaska. Dyliżans. Coś jeszcze takiego. Dorożka. No konie je wiozą. Taki. Co wiozą konie? Ciągną. Oglądał pan Kopciuszka. No. Nie o tym będziemy teraz rozmawiać, pani Judyto. Riksza. Coś mi dzwoni? Czy nie? Dzwoni? Chyba coś mi dzwoni. No... To proszę odebrać, jak dzwoni. Tak? Przepraszam. Najmocniej. Tak? Cześć, Karolina. Cześć. Czy ty chcesz tą drabinę z... Judyta, czy ty chcesz tą drabinę z Castoramy? Bardzo. Dobrze, to kupię dla ciebie też. Pa. Świetnie, dzięki. Co? Nic ważnego? Pomyłka. Taki... No pani Judyto, no co, jakie konie, co ciągnęły konie, no? No, pani Judyto. Po prostu... Drain. Przepraszam. Jezu, taka jak... akcja, ale po prostu nie pamiętam pojazdu. Telefon. Halo? Judytko, kochana, to tu ja, twój ojciec. Wypełniam krzyżówkę. Jak się inaczej mówi na wielką niedźwiedzicę? Tato, wóz. O, dziękuję ci. Wóz. To... Wóz, po prostu tak się rozmarzyłam, bo bajki oglądałam dużo. Wóz! Podpaliłam wóz! No tak! I strażacy pobiegli do wozu. No tak! I mogłam iść. Teraz to się złączy w całość, no. Jezu, co za akcja, dlatego jestem mokra, przepraszam. To Jezu. Nie dlatego, że pan. Ja. Znaczy, też. Pani Judytko! Przepraszam. No dobra, halo, ale no to ile można podpruszać ogień? Nie uwierzy ogień? Pan, no, nie uwierzy co pan. Co się wydarzyło jeszcze? Już jest praca. A tam tańcowali zbójnicy przed pracą. Jeden naprawdę? Zbój. Jeden zbój. Konkretny? Góral. Jezu, kto? Jaki góral tam tańcował? Janosik. U nas! Ten, co go właśnie oglądaliśmy, Janosik. No i co? I co? Żebrał. Żebrał. Mój Boże, biedny człowiek. I smażył coś na ciupagę. Żebrał na ciupagę. Nie. Na ciupagę. Groził ciupagą. Na ciupagę żebrał. Czym żebrał? Ciupagą. No wielu, zapraszam pani Judytko. Proszę, chodź. Tato! I dziękujemy bardzo.